Siemanko, dopiero co opuściłem zestaw na miejscu, dotknęło dna i jest już ryba, na dość dużą gumę. Przed chwilą byliśmy tutaj kawałek dalej, ale tam było 100 ponad metrów, zeszliśmy na górkę teraz 60 metrów i zaraz sprawdzimy, co to za ryba. Pogodę mamy zajebistą dzisiaj. 25 stopni, 0 wiatru, 0 ryb. Zero ryb. Nie no, już jedną na haku mam, dopiero co dno dotknęła, nie? I już jest ryba. O czymś to dobrze świadczy, ale... To musiała być założona. Tak, założyłem, to ciastek mi założył przed opuszczeniem, tak do kamery. Jeszcze nie widzę nic dużego. Co to jest? Widzę ją już. Jest! Ale siedział. Ładna. Ale pęcherz jej wywaliło. Brosma. No. Patrz. Nie pierdol. Czekaj, musimy opłynąć to. Życie. Zaraz go zabiję. Puściło? Puściło czy nie? Nie. Brosma. Z tak fajnego miejsca musimy odpłynąć. Nie musimy. Kurwa, że to do chuja. Tylko poluzuj sobie, żeby ci wędki nie wyrwało, nie? Może odpłyniemy to w koło. Gdzie ty masz? No i spróbuj teraz. Jest kolejna ryba. Co tak dyszysz, kurwa? Stary już jest. Ciężko? Nie widać jeszcze. Przesiły. Zaczynamy tego dytra. Pomyśl sobie, że na 100 metrach tak złowi coś. Nie, to samo. To samo, zaraz, ale sra. O kurwa. O człowiek. O jest, kolejna. Chciała wziąć teraz. Miałem już prawie rybę. Widziałeś? To samo. Oś, kurwa, prawie miałem. Oj, poszło. Prawie miałem. To, ostatnio. Jak nie przeżyje? Nie, przeżyje, bo pęcherz nie wywaliło. Ja tu miałem teraz branie, powiem ci, wiesz? Dwa razy aż. Poszła na dno. Powoli ją ciągnąłeś, to ten. To jej nie wywaliło tak pęcherza. Do odpoczynku. Mam ja kolejno. Nie jest jakiś to duży okaz. Ale jest! Nie no, coś walczy. Tutaj hamulec jest wywalony w tej walce. Ale to jest. Gorąco, co? Ja to zaraz odpinam te nogawki spodnie, bo nie daję rady już tak gorąco. Dobrze, biorę. Glenn mówi, weźcie sobie drabinkę z tyłu, rozłóżcie i do wody skaczcie. Nie mówię, no. Będzie dwóch Polaków poszukiwanych jutro. Widzę ich. To samo. Kurwa, jakieś chujowe ryby to są. To samo, no. Patrz. To troszkę może większe. No, troszkę większe, nie? No, to się wywaliło. No, to się wywaliło. Patrz, za bardzo jak się złapała. To wszystko już wywala do wierzchu, nie? Patrz, jak, tu ile to mają pożywienia, patrz jak wyrzuciło od razu z tego. Tu jakieś ryby są. No ryby, ryby. Padnie. No większa, większa. Ale ona się rzuca, jebana ty. Weź te ryby, jedz.
can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it. W końcu jakaś inna ryba, zębacz. Ale wiesz, że musisz uważać na zęb, na, żeby cię nie ujebał, nie? Próbuj tak mu włożyć do pyska. Kurwa, chodź. Zatnij go normalnie jednym hakiem. No, gimu. No tak, tylko drogę do kasty, żeby cię nie ujebał, nie? Ale gryzie. Teraz jak wyskoczy, to do... Patrz, patrz. O, patrz, dobra. Czego teraz walnąć, bo... Uważaj tylko na zęb, na ten, na rękę, nie? Daj mu ten, dorsze. Patrz, co ja zrobi z nim. Patrz. Dobra, trzeba go zaraz harakiri mu zrobić, bo krzywdę nam zrobił. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah, yeah. Zmieniliśmy po paru godzinach miejsce na drugą stronę mostu. Tam no słabo było. Mi ryba wzięła, ja czekam. Masz rybę już? Nie. Nie mogliśmy nic konkretnego złowić. Na zębaczu. Co ty tu masz? To ryba jest? Jednak to się okazał zaczep, nie ryba. Ale ładny dorsz, patrz. Bierzemy, nie? Puść mi tą gumę. No, zaczep, a nie ryba. Tu mam naprawdę płytko, 15 metrów głębokości jest tylko. Tam na 60, na 80 próbowaliśmy i słabo było strasznie. Może tu się okazać, że będzie na płytszej wodzie lepiej. Tak ci wyciąga, widzisz, dlatego masz zaczep, bo ci pilkę tak wyciąga, nie? Jeszcze czasu mamy sporo, niedziela się jeszcze nie kończy. Będziemy szukać miejsc. Masz? Co to jest? Weź mnie tego nawet tutaj nie. Od razu z łódki do wywalę. Prąd tu jest strasznie silny. Ale ten ściągnie. Popłyniemy tam trochę, może kawałek dalej. Powiem wam, że nie spodziewałem się tego. Mówiłem na zwycięstka, że musimy uciekać, stąd to jest duży wiatr. Gumę ciągnie w wodzie, nie dało rady nic zrobić. I w tym momencie coś przywaliło mi raz, spięło się i powtórzyło znowu. No ryba naprawdę fajna. Tu jest ile? Z 20 metrów głębokości tylko. Co wygląda, o kurde.
jechać. Widzę już. Albo po prostu wrotnie tak oszukał. Już. No ja cię, ja tu tak łapę, kręcę. Już malutki. Nie no taki mały, ale... Z prądem, no. Ale jak połknął, chłopie. Czyli ryba nie taka wielka. O, kamera. Zaraz jeszcze GoPro utopię. Czyli ryba nie tak wcale duża, jak się wydawała. Bardziej prąd tak działa. Jeszcze 10 minut temu tu nie było w ogóle fali. Teraz to mam tą gumę ile? Prawie 200 gram. To ją tak wyciąga. To masz rybę?